Obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Tego dnia przypada także uroczystość... Obchodzimy szóstą rocznicę proklamacji jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Z tej okazji ulicami Warszawy przeszedł orszak Chrystusa Króla. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata ma szczególny wymiar. To przekazanie władzy dokonało się w sposób taki niezwykły, po ludzku mówiąc, bo Pan na krzyżu tę władzę otrzymuje. Królowie ziemscy najczęściej w okolicznościach bardzo takich spektakularnych. Mówił w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie przewodniczący zespołu Komisji Episkopatu Polski do spraw ruchów intronizacyjnych ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Dzisiejsza uroczystość to także szósta rocznica proklamowania przez Episkopat Polski jubileuszowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla. Dziś wierni ponowili ten akt. Króluj nam Chrystus. W naszych rodzinach, w naszych parafiach. Następnie z archikatedry wyruszył orszak Chrystusa Króla. Wiernym biorącym udział w orszaku towarzyszyły relikwie wielu świętych. Jestem, dlatego że tak serce mi podyktowało. Bo wierzymy, że jeżeli Chrystus zapanuje w naszych sercach, w naszych duszach, w naszych domach, w naszej ojczyźnie, Polska będzie wielka. Żebyśmy się oddali właśnie pod opiekę Chrystusowi Królowi, bo to jest cały, jedyny ratunek dla nas. Po kilku godzinach drogi pątnicy dotarli na drugą stronę Wisły do Bazyliki Najświętszego Serca Jezusowego na Pradze. Tam mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Romuald Kamiński. To nam Chrystus Król podporządkowuje cały świat, podkreślał ordynariusz warszawsko-praski. To jest pierwsza, powiedziałbym, refleksja, którą dzisiaj trzeba poczynić. Jak wielkim jest w oczach Bożych człowiek, jak wielką godność posiadający, kiedy Bóg mówi, w Tobie odzwierciedlam samego siebie. Nazywam Cię dzieckiem swoim umiłowanym. Dzisiejsza uroczystość powinna przypominać i uzmysławiać nam wszystkim wierzącym jedną rzecz. To Chrystus jest Panem dziejów. On je zapoczątkował, prowadzi i zakończy w dniu ostatecznym.